Cześć, siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku ocenimy sobie 10 składów przesłanych przez moich widzów z mojej grupy Strzał Addiksona. No tak, od razu mówię, wczoraj odcinka nie było, no trochę przeziębiony byłem, gardło mnie napierdzielało, więc dużo dostałem tych wiadomości, kiedy odcinek, kurde. No dzisiaj będzie odcinek, no może jutro zrobimy taki, jakby to powiedzieć, maraton. Jeżeli wbijecie 70 łapek pod tym odcinkiem do jutra rana, to postaram się nagrać kolejny odcinek na jutro, znaczy na jutro, no. No jutro będę nagrywał oczywiście. No i tak, bo dużo składów dostałem, około 40. Lecę po kolei od razu od posta, tam wstawiłem postę na grupę, no też pod ten post właśnie przesyłajcie swoje składy. Ja je lecę od góry, kto pierwszy przysłał, to tak po kolei lecę. Więc jeżeli twojego składu nie będzie, to będzie w następnym odcinku, bo tak lecę po kolei, nie wiem, na kimś się, chyba Mateuszu, jakim się zatrzymałem. No i tak, no od razu na starcie polecę kanał jeden, no pierwszy wylosujemy, kto tą osobą będzie. Dobra, komora losowania jest pusta, 23 osoby są do wylosowania. Ciekawo, kto będzie szczęśliwą osobą, która wygra. Young Michal. No, zostawcie mu subskrybera. Nie wiem, ile tam jemu trzeba dobić. No, tam dopiszę ile, bo sam nawet nie wiem, ile masz tych subskrypcji. No, od razu mówię, wbijajcie na jego kanał, zostawcie suba. No i jeżeli chcesz, żeby twój, żebym polecił twój kanał w następnym odcinku, musisz spełnić trzy rzeczy. Dać suba mi, suba dla Young Michała, like pod tym filmem, no i komentarz, hashtag gotowe. No i ja też pośród osób, które spełnią ten warunek, wylosuję jedną, którą polecę w następnym odcinku. No i lecimy z ocenianiem składów. Tak, jeszcze przed startem, skład będę oceniał tabelą mojego projektu, tak się ona właśnie prezentuje. No do zmian tutaj eventy, co są, to nie ma dodanych pre-season i chyba to wszystko, nie ma dodanego. No tak, jak mówię, pre-season do 0.35 jest doliczane. No tak jak tutaj się to prezentuje, bez zmian oczywiście. No i lecimy z pierwszym składem. Pierwszy skład jest od Patryka. No, skład widać początkowy. 73 overall, level 16. Skill boosty na poziomie drugim. No i co tu jest takiego ciekawego w tym składzie? No, cały skład Legii Warszawa. Największych rywalów. Jagiellonii, Białystok. No, mecz był w tamtym tygodniu chyba. To był 1-1, no w Białymstoku grali. Kurde. W końcowych minutach, tam nie pamiętam, kto był 89 strzelił, no trochę źle dla Jagi. No i tak, kluczowi zawodnicy to tu Carlitos Lopez. Nie wiem, czy to karta, nie potrafię, nie, to jest z Krakowi chyba, znaczy z Krakowi, kurde, o Jezu, czekaj, Wisła Kraków chyba, tak? Chyba tak. Hamalainen to chyba Lech Poznań, mi się zdaje. No i Gilermer, czy jak to, kurde, albo nie, czekaj, Pazdan, kurde, jak tu Pazdan jest, tak o, Pazdan. No, skład, no co tutaj do zmian, no, nic chyba, no jak Legii, to Legii, no, tylko ulepszać i tak lecieć, no, od razu, ocena też wysoka nawet na ten skład, bo cały skład jest liczony jako 5 punktów od razu do oceny końcowej. No i ocena tego składu, no, wysoka po prostu, no, niektórzy ponad 100 overall, jak mają skład, to takiej oceny nie mają, co ten będzie miał. Ocena tego składu 6,09 na 10. Lecimy z kolejnym składem. Kolejny skład jest od Mariusza. 100 overall, 40 level. Skill boosty na poziomie 7, 8, ale liczyłem jako 7. Rank upów 0, no i
Najlepsza trójka z tych, no, trzech najlepszych graczy to Pedro, Keita i Bonucci. Oczywiście Keita, Bonucci, Preseason, Pedro, Retro Stars. Co do zmian, w sumie to ja nie wiem, co tutaj polecić do zmian, bo bym tutaj, jakbym ja zaczął wymieniać, to bym chyba tutaj pół zespołu wywalił. No, zmiany to do ciebie, ciebie dotyczą. Co chcesz, to zmień, jak nie, to ulepszaj. No, skład taki fajny, no, w miarę fajny. No i ocena tego składu 6,37 na 10. Lecimy z kolejnym składem. Kolejny skład jest od Łukasza, 105 overall. Skill boosty na poziom 11, 10, ale przewaga 11. Level 47, rank upów 0. No i tak, trzech najlepszych graczy moim zdaniem to Mariano Rodriguez, Mariano Preseason, Rodriguez Black Friday chyba, coś z tego co mi się zdaje. No i nie wiem, tutaj Fred chyba, moim zdaniem Fred, bo Mina chyba przeciętny jest z tego co słyszałem. On chyba jest słaby dość. No i tak, co tutaj do zmian bym sugerował? W sumie tego LB bym zmienił na przykład na nie wiem kogo. Dużo tych, na przykład jest Alba, Team of the Week. No, a tak, no, skład taki. Wszystko fajne, tylko obrona trochę taka dziwna. No, bramkarz, no się nie narzeka na tego Fostera, ale też do zmian bym na przykład Arrizabalagę albo Buffona, albo Alissona z preseason. A tak to do przeżycia. No i ocena tego składu 6,57 na 10. Lecimy z kolejnym składem. Kolejny skład jest od Jakuba. 107 overall, level 45. Skill boosty na poziom 10, rank upów 1. Kluczowi trzej gracze: Messi. Ostatnio właśnie się walnąłem, bo powiedziałem na Ronaldo, Toc. Powiedziałem Team of the Week i mnie tam jechali po komentarzach, ale to jest Toc. Messi Toc. Rodriguez, Man of the Match. No i Ramos Toc. No i tak, co do zmian. Chyba nic, bo skład się no fajnie prezentuje, no do zmian, co bym tutaj, no jak mówię, nic chyba bym nie zmienił. Nie wiem jak ten Kajechon, kurde, on chyba kuleje na jedną nogę. Jest trochę chyba słaby, jak na, no w sumie koniec gry, to tam i zmian to też nie warto robić, lepiej ulepszać taki co się ma teraz skład. No nic do zmian, no Arrizabalaga na bramce. No i tak, no nic już bym tutaj nie powiedział, tylko ocenę. I ocena tego składu 6,49 na 10. Lecimy chyba z piątym składem. No i tak, kolejny skład jest od Adama. Nie, od Dawida, od Dawida, kurczę. Nie, czekaj, ja coś tutaj pomylił chyba. To tamty był skład od Łukasza, a teraz jest od Jakuba, bo dwóch Łukaszów było. Ja myślę, kurde, coś się chyba pomylił. Nie, to jest teraz skład Jakuba. No i tak, overall 107, level 47, skill boosty na poziom 11, rank upów 0. No i tak, trzech najlepszych graczy to Ronaldo, Nazario, Buffon, no i Pogba versus atak sezon 7. No i tak, co do zmian bym tutaj sugerował, no do zmian bym tutaj pewnie zmieniłbym tego LB. Nie wiem, dzisiaj się czepiam do LB, do każdego chyba do LB się czepiam. No a tak to nawet no skład fajny, no prawie praktycznie cały skład z tego, preseason, bo tu jest
Ilu? 8 graczy aż. Aż 8 graczy z pre-season. No. Dobra, nic tutaj dodać, nic ująć. Skład fajny, no. Nie powiem. Z Nazario na napadzie. No i ocena tego składu 6,57 na 10. Lecimy z kolejnym składem. Kolejny skład jest od Dawida. Level 117. Overall 117. Level 58. Skill boosty na poziom 13. Skill boosty na 13. Rank upów jest 3, 4, 5, 6. 6 rank upów. 6 rank upów. No i tak. Trzech najlepszych graczy moim zdaniem w tym składzie to Courtois, Lemar, Ronaldo. Z preseason, no kurczę, już Ronaldo odebrałeś, no ja też praktycznie, kiedy ja odebrałem, w niedzielę. Też wszystkie kombinacje, no teraz ja tylko gram w te preseason, żeby, znaczy ten Star Traveler ja gram, żeby skład podbijać tymi graczami. No i tak, co tutaj do zmian? No też, Zinchenko, dobra, nie będę się czepiał do niego, no. No jak mówię, Zinchenko, no nie, on jest dobry, no w miarę. Nie wiem, tak to poza tym, no skład fajnie się prezentuje. Też, 8 graczy z preseason. No żebyś zmienił jeszcze Zentiego, Bartę, no Zinchenko na preseason, to od razu bym dał ci notę 5, 0 do końcowej noty, no jeszcze plus skill boosty, overall level, rank upy, no trochę i byś miał to ocenę, tylko dobro nawet i nawet koło 8,5, może lepiej. No tak, to ocena tego składu 7,37 na 10. Lecimy czwarty z czwartym, czwartym od końca składem. I skład jest od Adama. Pozdrawiam od razu, bo z mojej ligi. No i tak, overall 121, level 59, skill boosty na poziom 13. Rank upów jest 3, 6, 8, 10. 10 rank upów aż. No i tak, graczek najlepszy moim zdaniem to De Gea Retro. No nie mogę zabraknąć Polaka Rodaka. Piątek, Krzysztof Piątek i Mot Rodrigueza. No tak poza tym to jest też Sanchez, no. No i tak, to skład się fajnie prezentuje, co do zmian bym tutaj sugerował. W sumie nie ma Sona, bo zawsze na LM Son jest praktycznie u, no dobra, nie powiem u każdego, ale często spotykany jest, tutaj Sona nie ma. No fajnie się to prezentuje. No i ocena też wysoka, jak na taki overall. 8,25 na 10. Lecimy z topową trójką pod overall, bo pod overall oceniam z najniższego na najwyższy. No i kolejny skład jest od Miłosza. Miszor 147 na YouTubie. Możecie na jego kanał wbić. Tak samo na Adama poprzedniego, co oceniałem skład, też możecie wbić. No i tak, level 121. Level, kurde, co ja pierdzielę. Overall 121, level 63. Skill boosty na poziom 14. Rank upów jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 rank upów. 8 nawet, bo jeszcze Pires. No i tak, topowa trójka z tego składu. Buffon z kampanii, Goretzka, Retro Star
i Pirlo Retro Star. Co do zmian bym sugerował tu, no chyba nic, bo no skład to w miarę fajny, no i też jako pod overall, co masz się tylko podbijać na stówę. No rankupów też byś już mógł na przykład dla Bartry zawalić rankupa, Arne podbić, Mareza podbić, no. No i tak, jak mówiłem, skład fajny, no i ocena też dosyć dobra, bo 8,19 na 10. Lecimy z top 2. No i tak, skład jest od Kacpra, 126 overall, level 78, skill boosty na poziom 14. No rankupów tu jest strasznie dużo, bo aż 12. No i top 3 tego składu moim zdaniem to oczywiście Ronaldinho, Prime, Isco, Retro Stars, no i Marcelo, Toty. I tak, co do zmian bym tu sugerował, no chyba nic bym tutaj nie zmieniał. No fajnie się to prezentuje, no tego Foster, no taki, no niby on jest dobry, ale z dalekiego eventu, bo ten event kiedy? Dzień Świętego Patryka był w marcu chyba. No, tak samo ten Long, ja też im grałem, no sporo im grałem, kurde. Z dobre, kurde, z 3-4 miesiące, ale zmieniłem go. Też no, trochę tych esteków ja grałem, bo grałem Owenem, grałem tym Longiem z tym, kurde, jaką tam, z Salahem Motm, nie Potm, z Ardesem na początku grałem, no trochę tych esteków się grało, no teraz Arta Autowicza mam i chyba im będę grał do końca, bo chyba nie będę zmienił nic też w swoim składzie. No i tak, do zmiany, no ten Foster, no tak, a tak no skład zajebisty po prostu, no i ocena, kurde, wysoka strasznie, bo 9,2 na 10. Lecimy z największym overallem tego odcinka. Skład jest od Adriana, 129 overall, level 59, skill boosty na poziom 15 aż. Rankupów jest aż tutaj 15. No i tak, kluczowa trójka, no oczywiście Polak, Rodak, Lewandowski, Salah, Retro, no i Courtois, Preseason. I tak, co do zmian, do zmian to tutaj nic po prostu, chyba nic bym nie zmienił, tylko lepszy taki kosmiczny skład. No i co tutaj jeszcze dodać, po prostu zajebisty ten, zajebiście się to prezentuje. No ocena trochę taka, no słaba, bo, znaczy słaba, no dobra jest ocena, bo no 9 nie przekroczyła, ale jest blisko, bo żeby to miałeś by jakiegoś Ruthulita, na przykład za takiego Goreckę, to ocena byłaby 9,5 na bank, jak nic. A tak ocena 8,93 na 10. No i tak, tyle by to byłoby z tego odcinka. No kolejny odcinek będzie prawdopodobnie, no może jutro, jeżeli wbijecie 70 łapek w górę pod tym odcinkiem, to się postaram nagrać właśnie na jutro coś, no jakiś odcinek też właśnie z oceniania, bo lecimy z tego posta, no oczywiście. Jeżeli chcesz, żeby twój skład został oceniony, a jeszcze nie wysłałeś go, to właśnie wyślij pod ten post pierwszy ten link do w opisie, kliknij tam, no i wyślij. Dobra, no i yo.